SK Info. W tym sezonie po raz pierwszy w swoim życiu w sumie usłyszałam Mazurek Dąbrowskiego. I to chyba było takie przypieczętowanie tego sezonu. Mimo tego, że początek sezonu był super, potem Mistrzostwo Europy super, potem tak jakby druga połowa sezonu, to był chyba ten Mazurek. To było przypieczętowanie tego i niesamowita radość, że właśnie ja mogłam go usłyszeć w holenderskiej stolicy sportu, tak naprawdę, tam gdzie łyżwiarstwo szybkie jest bardzo znane. Było tych wyścigów, było biegów, było różnych sytuacji ogrom. Rzeczywiście tak sama sobie gdzieś tam analizowałam i mówiłam, że chyba ja nie przejechałam tylu biegów w tym sezonie, jak w całej swojej karierze. Więc to był ciężki sezon na pewno i dało się to odczuć, po prostu, że ciało jest już zmęczone i potrzebuje i domaga się tego odpoczynku, ale jeśli ja mam być tak zmęczona z takimi wynikami, to ja chcę być tak zmęczona i chcę mieć te wyniki, te tytuły na sobie, bo to pokazuje, że ciężka praca po prostu popłaca. Każdy bieg to jest lekcja, czy to wygrany, czy przegrany, z każdego chcę wynieść coś dobrego i będę wynosić, bo chcę być coraz lepsza. A do tego dążę. Niektórzy pisali mi wiadomości, dobra, zostaw już sobie to Mistrzostwo Świata, ten medal Mistrzostw Świata na przyszły rok, bo co będziesz w następnym sezonie zdobywać? Na pewno to kółko Igrzysk Olimpijskich. To jest to, czego chcę i czego będę chciała. Czy to mi będzie dane zdobyć teraz albo w przyszłości? W tej dalszej może. Nieważne. Ja po prostu będę trenować, żeby to kółko zdobyć. Czy powrót na tor Patrycji pomógł dużo? Ojeju, na pewno. No, rodzina w takim gronie, tym bardziej, że jesteśmy razem w kadrze, trenujemy razem, wspieramy się. No to jest na pewno duże takie oparcie, mimo tego, że mam niesamowite oparcie i w trenerce, i w drugim trenerze, który też jest z nami, w całej grupie. Którzy zawsze gdzieś tam pojedyncze osoby, może czasem mamy swoje takie biesiady w pokojach i rozmawiamy o tym, czy co jest dobrze, czy co jest źle. Chciałbym ci pomóc, jak mogę ci pomóc? Także na pewno są takie pojedyncze osoby, które mi nawet starają się pomóc, kiedy tak ogólnie staram się zawsze pokazywać, że jestem silną osobą i daję sobie radę. To te takie pojedyncze osoby gdzieś tam są i pomagają, ale siostra jednak jest największym oparciem. Jakieś plany na odpoczynek są? Oczywiście, że są. To już było zaplanowane już jakiś czas temu, bo lubię mieć coś zaplanowanego i wiedzieć, że okej, tego dnia i tego dnia mam na przykład taki ciężki trening, ale też lubię wiedzieć, że w połowie kwietnia wylatuję na wakacje, więc to też jest dobre, znać swój plan i to, do czego się dąży. Czyli rozumiem, puchar też był zaplanowany wcześniej? Nie. Jak najbardziej nie. To było coś, co przyszło nam po prostu po drodze naszej pracy. SK Info.